Patryk, za to kolejny odcinek z Wiedźmina na moim kanale. I skończyliśmy w zamku w zimie prawdopodobnie i idziemy szukać Yennefer i z tego co widzę przestało nawet lagować, więc będzie dobrze, może mam nadzieję. Może to bywasz mości nowum, ale przewiązany na biodrach ręcznik nie jest strojem stosownym do audiencji. Niechże waszmość się ubierze. Aha, no tak, miałem się ubrać. Co by tu się ubrać? Pierwsze to po lewej, po... Dobra, dawaj. Czaj. Dobra. Teraz tu pewnie będzie dokładnie tak. Spodnie, cyk, proszę bardzo. Nawet nie jest źle. O, trofeum z gryfa, siodło. Jak sobie przeglądam, co to w sumie mam? Dobra, czaszka. List od Yennefer. Gnijące mięso, o super. Świńska skóra. Jakieś rzeczy, okej. Dobra. Tu mamy jeszcze medytacja, postać. W Weseryszu mamy tak, tylko te rzeczy, czyli pies, wilk, gryf i gul. To się na pewno jeszcze powiększy ten, więc no tak naprawdę jesteśmy na początku gry dopiero, więc jeszcze to się dużo wydarzy. Czarny waszmości służy. Czy waszmość jest kontent ze stroju? Okej, tak, idźmy dalej. Kontent byłbym w ćwiekowanej kurtce i z mieczem na plecach. Ale trudno, skoro wpadłem między wrony. Słucham? Takie powiedzenie. To co teraz? Będziesz mnie pudrować? Nie ma potrzeby. Waszmość posiada dostatecznie jasną karnację. Ale nim staniecie przed władcą południa i północy, muszę się upewnić, że waszmość wie, jak się skłonić. Okej. Okay. To się upewnij. Proszę patrzeć. Stopa wyciągnięta, dłoń wyprostowana, głowa w dół, aż broda dotknie piersi. Niech waszmość powtórzy. Okej. O Boże, to było. To było chyba? Źle, no nie. źle. Jeszcze dobra, raz. Dobra, jeszcze raz, dawaj. No, nie ogarnąłem, że trzeba zapamiętać. Stopa wyciągnięta, dłoń wyprostowana, głowa w dół, aż broda dotknie. Dobra, piersi. Prawa ręka przy klatce. Niech waszmość powtórzy. Prawa ręka na piersi, tak. Cóż, ruchom brakuje płynności i gracji, ale po nordlingu mniej się oczekuje. Aha. Proszę za mną. Proszę za tobą. O, dobra. Do cesarza waszmość odezwie się tylko na wyraźne życzenie odpowiedniego tytułu. Książka. Wasza arcymagnificencja? Widzę, że wasza. Mogę kraść im rzeczy. Żartów. Boję się, że cesarz może tej dyspozycji nie podzielać. Wystarczy wasza wysokość. Okay. Wypowiedziane głośno, wyraźnie i z szacunkiem. Dobra, czaję, czaję. Geralt, co ty tak idziesz, jak jakiś powalony? Geralt, tutaj. Sege, na tuwe. Nieważne. Witaj. Co my tu mamy? Władce jakieś? Imgrimie ep Artherzer, Deitfen Adan in Karn ep Morwut, Emhyr far Emreis. Ukłon. Wykonaj ukłon. Tak. W
Wasza cesarska mość. Areir epto orde. Evelien namen vadgen vavort. Okej, okay, czyli będziemy sam na sam z tym typem? Myślałem, że przed nikim nie zginasz, Karku. Nie chciałem sprawić przykrości Chamberlainowi. Swój chłop. Zgaduję, że nie wezwałeś mnie, żeby powspominać stare dobre czasy, więc... Milcz. Moja córka Cyrilla wróciła. Jest w niebezpieczeństwie. Tropi ją dziki gon. Ratujemy córkę? Okej. Okay. Muszę znaleźć i przyprowadzić do mnie. Dlaczego ja? Ilu ludzi liczy twoja armia? 20 tysięcy? 30? Czemu akurat ja? Wiesz przecież, bo ci ufa. Nawet nie wiem, kim ona jest, ale... Więc powiedz, czemu jej szukasz? Przecież nie chodzi o to, żebyście nadrobili stracone lata, prawda? Chodzi o rację stanu, jak zawsze. Słuchaj, skończmy te podchody, i tak się zgodzisz. Choćby dlatego, że ci zapłacę. Więcej niż zwykle bierzesz za zlecenie, znacznie więcej. Okej, potrzebuję informacji. Potrzebuję informacji, nie motywacji. Ciri zostawia mało śladów, ciężko będzie ją wytropić. Możesz liczyć na pomoc mojego wywiadu. I wojska, jeśli zajdzie potrzeba. Dobra. Resztę powie ci Yennefer. Okej. Mererid. Zaprowadź go do czarodziejki. Jademy do Yennefer. Let's go. Wasz mość pozwoli za mną. Proszę trzymać się blisko. W pałacu jest wielu dostojnych gości, których wasz mość brzydzi. Nie powinien niepokoić. Okej. Okay. Rozumiem, rozumiem. Jest w ogóle 21. No, ty się manu. A jest południe. Pokój. Nie jest południe, tylko... Wiesz, z kim masz do czynienia, żołnierzu? Kim ty jesteś? A, dobra. Nieważne. Nie dość, że dworzanin. Nic tu nie ma ciekawego. Tylko rzeczy do podpalenia. Jaka szkoda, nie mogę użyć igni. Jaka szkoda, że nie mogę spalić tego zamku. Czekaj. Wszyscy go doją jakimś dziwnym językiem. Gdy wasz mość skończy, proszę do mnie przyjść po swoje rzeczy. Okej. Okay. Sia. Zgaszę ci ten ogień. Jednak nie mogę. Ani kupcy, tylko kościół wiecznego ognia i przestępcy. Czasem jednych trudno. Dobra, książka kolejna. Czują się podobną bezwzględnością i cynizmem. Dobra, nie chcę mi się tego czytać. Potem jak będzie potrzeba, to to przeczytam, ale... Nie teraz. Wiesz co, sam sporządzę ten raport. Potem go tylko przepiszesz na czysto. W trzech kopii. Jeju, co to jest? Szkoda, że nie mam czasu. O, pierożek. Jakaś rtęć. No i zarąbiliście. Tu coś jest. Jest. Sklecht Nordlingów, nie do wiary. Dobra, witam, witam. Geralt, wyglądasz szałowo w tym kubraku. Ja tam nie mogę się doczekać, aż go zdejmę. W innych okolicznościach potraktowałabym to jako propozycję. Może nawet bym z niej skorzystała. Ale mamy co robić. Już rozumiesz, czemu jestem na dworze Mhyra? I wygląda na to, że płyniemy odtąd na tej samej łodzi. Ciri rzeczywiście wróciła? Nie ma mowy o pomyłce? Zobacz. Według relacji naszych agentów wygląda teraz mniej więcej tak. Mała wiedźminka wyrosła na niezłą pamienicę.
Nasi agenci. Więc to już są nasi agenci. No, no. Szybko się tu zadomowiłaś. Geralt, nie czepiaj się słówek. Wiem, kim jest Emhyr. Wywołał krwawą wojnę. Kazał zabić moje przyjaciółki. Ale nie mamy innego wyboru, więc proszę. Nie roztrząsajmy za i przeciw, tylko skupmy się na Ciri. Zgoda? Racja. Emhyr mówił, że idzie za nią dziki gon. Ciężko byłoby mi w to uwierzyć, gdyby nie wczoraj. Jak oni nas wywęszyli? Przeze mnie. Widzisz, szukam Ciri od miesięcy. Zaklęcia lokalizacyjne, haruspicja, geomancja i tak dalej. Wiedziałam, że dziki gon może to wyczuć i znaleźć mnie. Ale myślałam, że ich oszukam. Cóż, nie do końca ci wyszło. To wszystko wina Yennefer. Mam ich na karku i że polują na mnie. Gdyby nie ty i żołnierze Emhyra, dopieliby swego. Nie mogę ryzykować kolejnego takiego spotkania. Pora skończyć z szarami namierzającymi, czas sięgnąć po bardziej tradycyjne metody. Po najlepszego tropiciela, jakiego znam. Musisz ją znaleźć, Geralt, zanim zrobi to dziki gon. Gdzie widziano Ciri? To gdzie dokładnie widziano Ciri? W dwóch miejscach, w Velen i w Nowigradzie. Ślad w Velen jest najbardziej obiecujący. Pojedź tam w pierwszej kolejności. W karczmie na rozstajach spytaj o kupca Henryka. To agent cesarza, skontaktuje się z tobą. Dobła. I co, tyle? Żadnego hasła, tajnych znaków? Żadnych tajnych znaków. Przykro mi, że niszczę twoje chłopięce wyobrażenia o pracy wywiadu. Z Nowigradu mamy tylko niesprawdzone informacje, plotki. Ale tam może ci pomóc nasza wspólna znajoma. Jaka czyli Trisma? Pewnie będzie trzeba wybrać. Na apartament w kamienicy przy głównym rynku. Wybrać do jakiego miasta jechać? Wybieram się zaraz na Skellige. Doszło tam do magicznej eksplozji, która zniszczyła pół lasu. I ma chyba coś wspólnego z Ciri. Będę w Kertrolde. Dołącz tam do mnie, jak już się czegoś dowiesz. Pora się zbierać. Jedziemy szukać Ciri. No i znów się rozjeżdżamy. Szkoda, ale rozumiem. Czas goni. Czas goni? Nie, czas nie goni. Więc od razu teleportujecie do Velen. O nie, nie ma mowy. Pojadę konno, jak tylko się przebiorę. Jak wolisz. A tak na marginesie, naprawdę dobrze ci w czarnym aksamicie. Nie. Mówisz, może oprzyję sobie nim zbroję. Powodzenia je. I wzajemnie. Słuchaj, jeżeli chcesz się dowiedzieć, co się działo na świecie, gdy włóczyłeś się z Wezemirem po bezdrożach, porozmawiaj z ambasadorem Faradre. To on, o tam. I Geralt, wiem, że jest wojna i tak dalej, ale nie próbuj zostać bohaterem, dobrze? Po prostu sprawdź te ślady i przyjedź do mnie. W jednym kawałku. Będę na ciebie czekać. No dobra. Odbierz ekwipunek z tego. Najpierw tu są rzeczy. O! O, jest to, co chciałem odebrać. A, nie mogę ekwipunku włączyć. Dobra, czyli zakładam, że najpierw trzeba wyjść tutaj. Jeps. Jak mogę waszmości służyć? Oddając moje rzeczy. Cytrusy i goździk. Dzięki tym perfumom szaty waszmości dłużej zachowają świeżość. Pięknie dziękuję. Cesarz nie słynie z cierpliwości. Chce zobaczyć swoją córkę całą i zdrową. Jak najszybciej. Dobra, zamknij mordę. Wspomniałeś o tym, zdaje się. Bywaj. Teraz mogę? Mogę. A, wymagany poziom, jakiś 11 czy inny gówna. Wymagany poziom 11 do tego wszystkiego tu.
Plus 19, tam plus 14, dobra, to daj to. Cyk, pancerz, plus 2, pancerz. I teraz tak. Tu ma 28, 34. Na pewno to. A stalowy. Daj ten. I kłusza. No dobra. Posortujmy sobie to jeszcze elegancko. No tak, do tego sobie poziomy wymagane, które trzeba ogarnąć. Skrzyni Yennefer. Okej. Dobra, tu gada o tych rzeczach, które znalazłem w skrzyni, więc... Słyszałeś o brygadzie? Zmienię audiencję, zakończone. Bardzo się cieszę. Na granicy tego obozu kończy się... Siema. O! Pokrajmy w Gwinta, tak. Zakłady. Dobra, dawaj 5. Chcę grać w karty. Zagrajmy w karty. Gracze w Gwinta mają własne spersonalizowane talie. W tym panelu możesz zbudować swoją talię. Możesz zbudować osobną talię dla każdej z czterech frakcji. Nie w Galardu, Królestw Północy, Potworów i coś tam. Użyj 1 i 3, aby przełączać się między taliami. Każda talia ma unikalne karty i charakteryzuje się stylem gry. Każda talia ma również swoje zdolności. Królestwo Północy tu mamy. Wybierz dodatkową kartę po każdej wygranej rundzie. Dobra, to się przyda, to można tym... Każda talia ma swojego dowódcę. Wciśnij X, aby zobaczyć karty dowódców dostępne dla obecnie przeglądanej talii. Wybierz dowódcę. No mam jednego dowódcę, więc... Znajdują się wszystkie twoje karty, które możesz użyć do zbudowania talii danej frakcji. Tutaj znajdują się aktualne... Musi zawierać przynajmniej 22 karty jednostek. Powinna także zawierać karty specjalne, maksymalnie 10. Talia może mieć więcej niż 22 karty jednostek, ale pamiętaj, że to obniży twoje szanse na wyciągnięcie najpotrzebniejszych kart. No tak. Brakuje dwóch kart jednostek. Jednej brakuje. Co wskazuje podświetlenie... A to jedna. Jednej brakuje. Musisz przenieść dwie karty jednostek z twojej kolekcji do twojej aktualnej talii. Dobra, to tak. Jak to przenieść? Dodaj kartę. Okej. Tak, już mogę opuścić. Co? Nie. Rozpocznij grę. Przeciwnik zaczyna. Dobra, lecimy. Karta, którą chcę wymienić. Nie wiem. Weź to. Muszę dwie, czy... O, dobra. Przeciwnik zaczyna w takim razie. Kawaleria. Dobrze. To ja zagram tym. W takim razie. Okej. No dobra, nie mam za bardzo co tagować. Zrobię tak. Ruch przeciwnika. 4. O, a czy... Co?
Co tu się stało? Nie wiem, ale... Mogła... Nie wiem, co w sumie co to zrobiło, ale pewnie... Młody emisariusz, 10 masz, mój drogi. A, zremisujemy z tobą. Kawaleria tutaj. Ojojoj. Dobra, rzućmy tak. Coś tu się stało. Okej, nie wiem co to robi w sumie, ale... Coś zrobiłem. Nie, ja nie pasuję jeszcze Mordini. Masz. Aha. Cholera, ale jestem głupi. Remisuję. Czemu przeciwnik wygrał? O co tu chodzi? Tyle kart dobrych straciłem, a... Nie. 10! Powaliło cię? Chyba tak? Czemu on ma tyle kart w ogóle? 20! Nie, poddaj grę. Spierdzielaj. Oszukane to jakieś. Pobawię się w karty, jak zdobędę jakieś lepsze te, czy coś. Okej, okay, widok kontynentalny. Zakładam, że tu trzeba iść. I tutaj, drzewo wisielców. Nie było najważniejszym wydarzeniem pobytu Geralta w Wyzimie. Wiedźmin dowiedział się, że jego podopieczna Ciri wróciła z długiej podróży i jest w niebezpieczeństwie. Z rozkazu cesarza i na prośbę Yennefer, Geralt wyruszył na poszukiwania Ciri. No dobra. O, zamrażanie przeciwników za pomocą... to się przyda? To się przyda. Na pewno. Ale piękne góry. Velen, ziemia nieczyja. 5 dni później. Jest drzewo. Jakieś kruki. O, i powieszeni. Śmieszne drzewo. Okej. Serce z kamienia. Dziękujemy za zakup dodatku Serce z kamienia. Sugerujemy, abyś rozpoczął go tylko jeśli twoja postać osiągnęła już poziom 30 bądź wyższy. Zaklinacz. Grając dodatek Serce z kamienia, natkniesz się na zaklinacza oznaczonego na mapie ikoną taką. Jest to nowy unikalny rzemieślnik z dalekich krain, który potrafi znacząco ulepszyć twój ekwipunek. Sprawdź jego możliwości. Witamy w dodatku Krew i Wino. W tym trybie rozgrywki linia główna jest cały czas dostępna, żeby zagrać w przygody z Krwi i Wina. Musisz najpierw ukończyć zadanie Poeta w opałach. Jaskier? No. Okej. Okay. Jak się schodziło z tego? Z czymś konia, To jest pies po prostu, myślałem, że to jest coś innego. Płotka, chodź tu. Jadymy przez pole.
Czemuż by nie krócej? Tu gdzieś w tą stronę trzeba, więc. Nie. Głupoty gadasz. No nie, jakiś kwiatek po prostu. Czekaj, w tą stronę. Udaj się do karczmy na restajach. Dobra, to lecimy do karczmy w takim razie. To jest tam pewnie ta karczma. Tu ze spokojem sobie przejedziemy. Tu jest woda. Aha. Nie pod M, pod czym się. Pod Z się. Dobra. Nie macie. O, czekaj, tu się. Są mu to obce. O, Boże, ty weź się ogarnij, Geralt. Cyk. Nie macie. Chodźcie tu. Dobra. Leżycie. O, suszona ryba. Dziękuję bardzo. Floreny. Tu podnieś kwiaty. O. Nie wiem po co mi kwiaty, ale mam kwiaty. W każdym razie. Dobra. Płotka hotu. Jedziemy dalej. Naprzód. Z utopcami się rozprawiliśmy, więc można iść dalej. A, myślałem, że tu most będzie. To jest po prostu takie przejście. Koło odwozu. Coś tu się stało w każdym razie. Płotka, nie tak szybko. Ojcze, obcy? Ja jestem obcy, tak. Świnio. Okej. Okay. O, tu jest szybka podróż. Kaczmy na rozstajach. Tu mamy zadanie. Let's go, wszystkie bierzemy. Tu coś. Okej, okay, wysoka nagroda za odnalezienie. O, nowe zadanie, dzikość serca, dobra. Ale to chyba nie na teraz. Szukam człowieka, którego zowią Hendrik. A po co ci on? Mam do niego sprawę. Sprawę? Daj butelkę przepalanki. O, kunie. Co znowu? Otworzę ci tylne drzwi. Goście? Nie proszę ni goście? Co to za jedni? Karczmarzu, wódki! A ten to kto? Jakiś dzielny wojak, dwa miecze ma. Siwy! Po co ci dwa miecze? O. Ciekawe, czy w spodniach też trzyma dwa kutasy. Ty kurwa głuchy jesteś? Powiesz mi coś za jeden, czy mam ci rozwiązać jęzor nożem?
Napijemy się. Stawiam kolejkę. Bo co? Bo mam pieniądze. Stać mnie. Nie piję z obcymi. Jedna kolejka i już nie będę obcy, a potem każdy pójdzie w swoją stronę. Nie chcemy problemów. To jest twoja strona. Do Nowigradu. Jestem w drodze do Nowigradu. Miasto kurę. Kim jesteście? A wy kto? Co cię to obchodzi? Aha. Tak z ciekawości. Co tu robicie? Nie lubię ciekawych. Okej. Okay. Jak bardzo? Tak bardzo, że ich zabija. To byś z... Aha! Kupam go! Dawaj, dawaj! Dobra, nie ma was. Łatwo z wami, Essa. Ty wiesz, co będzie, jak się Baron dowie o tej jadce? Wyrżnie całą okolicę, zanim ktoś zdąży powiedzieć, że to robota wędrownego mutanta. Baron się nie cacka. Gdzie jest Henryk? Nie rozumiesz, co do ciebie mówię? Baron tego nie daruje. Uspokój się, człowieku. Twój baron nie jest idiotą i nie pomyśli, że miejscowi wieśniacy gołymi rękami wycięli jego ludzi. Gdzie Henryk? Mieszka we wsi Wrzosowa. Nie wiem, gdzie jest wieś Wrzosowa. Za wzgórze. O świcie jakaś łuna stamtąd biła. Może ją cesarscy najechali. Co wiesz o Henryku? Jest coś jeszcze, co możesz powiedzieć mi o tym Henryku? Dziwny to człowiek. Przyszedł nie wiadomo skąd i nie wiadomo po co. Przygruchał sobie jedną wdowę, co jej męża zaćgali dla pajdy chleba. I zamieszkał z nią. Okej. Ludzie barona nie lubią obcych. Nie wchodzi im w drogę. Zawsze wie, kiedy się zjawią. I zawsze gdzieś znika. Dzięki, kaczmarze. Wyjdź tylnymi drzwiami. We wsi jest więcej ludzi barona. Niepotrzebna troska. Nie chcę, żebyście narobili więcej kłopotów. Okej. Okay. Odszukaj agenta Henryka we wsi Wrzosowa. Miecz. Topór. Pokaż, co my tu mamy. Lepsze obrażenie. Tu jeszcze lepsze obrażenia. Tu jeszcze lepsze obrażenia, mamy siekierę, ale... Tępy topór. Ja chyba zostanę przy tym tu. Nie było jakoś aż tak bardzo ciężko. Nigdy się nie nauczycie. Kanapka z kurczakiem. Razem! Nie. To tyle? Chyba tak. Nie będę brać tych mieczy, bo po co? Tu jesteś, płotka, chodź tu. Wsteczny. Już ty, spokój. Jedź, płotka. O, dobra. Jedziemy do Wrzosowa. Jak to daleko jest? Co my? 400 kroków. No w sumie nie aż tak daleko. Czekaj, bo my tutaj mamy iść.
tam, nie wiem co to było, ale... Jacyś ludzie stali. Dojedziemy do tej wsi i będziemy chyba kończyć, albo po prostu przed wjazdem do tej wsi tutaj pojedziemy do agenta. Po prostu tędy se pojadę. Tam jest jakaś wieża. Ale tu jest chyba ta wieś, więc... Dobra, także ja tutaj się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!